Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jestem tutaj, jak widzicie, już obok tej czytającej z palców staruchy. Poza nagraniem sobie tutaj przyszedłem, ale spokojnie, jak powiedziałem, będziemy dzisiaj zwiedzali ten cały płaczący półwysep, ale to właśnie stwierdziłem, że już możemy chociaż zagadać do niej, żeby potem tylko z półwyspu iść od razu do zamku. Tylko tak, przy okazji zahaczyłem przypadkowo jeszcze o to miejsce i zaatakował mnie kolejny mroczny duch. Pokonałem go, za co dostałem kolejny zgięty palec. Teraz, który to był, muszę zobaczyć. No, tworząc sobie też rzeczy, no dobra, tak, to mi akurat wypadło. Albo to kupiłem? Jedna z dwóch. Dobra, dalej. Tutaj, o, to był ten. Zgięty palec pojedynkowicza. Przedmiot do gry sieciowej. Tworzy znak przyzwania do trybu rywalizacji. Stajesz się przeciwnikiem pojedynkowiczem, a twoim celem jest pokonanie gospodarza palców świata, do którego trafisz. Palec z trupiego wosku zgięty niczym hak. Brązowe zdobienia są znakiem pojedynkowicza. No, ale to jest właśnie. To zostawiamy znak, żeby mieć solówkę z kimś. Tutaj palec, znak, żeby zostać przyzwanym. A tutaj palec, żeby zostawić wiadomość. Ale jeszcze nie mamy palca, nieskończonego przynajmniej, który pozwalałby mi atakować innych graczy. Bo mamy, zdaje się, taki przedmiot do użycia. Myślę, że mamy. Nie jestem pewny teraz, czy go nie schowałem. Tu sobie zapalenie wyposażyłem teraz tylko na tego. Tylko na moją broń. Czy broni na spele i mam pieczęć palców, nie? Tylko właśnie niestety nie jestem w stanie używać jej w sposób ten. Jesus. Uciekło mi słowo. Wydajny, o. Ale to raczej do momentu, chyba póki nie będę chciał udawać specjala na tę pieczęć palców, no to nie powinno nic takiego mieć miejsca. No, ale wiadomo, wypadałoby chociaż te 10 wiary mieć, żeby żeby, nie wiem, może spele były silniejsze, bo też nie jestem właśnie pewny, czy spele są słabsze, kiedy nie mogę danego kostura wykorzystywać, bądź w tym przypadku pieczęci. A właśnie, opis. Pieczęć palców. Święta pieczęć przekazywana przez służkę palców działa jako katalizator świętych inkantacji. Inkantacje trzeba uprzednio zapamiętać w miejscu łaski. By wykorzystać inwokację, należy wypożyczyć świętą pieczęć. Tutaj chyba powinno być inkantacja, a nie inwokacje, ale w sumie inwokujemy jakby do mocy wielkiej złotego porządku, czy tej wielkiej woli, więc w sumie to nie jest aż takie mega błędne. Tutaj coś nowego. A, dziś zabrałem jeszcze strzały świętej Triny. Sorry. Zobaczmy. Strzała wyrzeźbiona na wzór zwiędłej lilii wodnej nakłada na cele silny efekt usypiający. Kapłani świętej Triny używają tych strzał, by szerzyć swe nauki. Sen przynosi słodkie zapomnienie, które bywa uzależniające. Ognista strzała to już było. Krwawa była, zwykła też była. Dobra, tutaj nic nowego. Pochodnia, tutaj tarcza zaprzysiężonego. Zaś mi wytropiła z jakiegoś gościa, to pójdzie na sprzedaż. Kapalin piechura. W sumie to nie wiem, czy mi wytropiło, czy to zostawiłem na sprzedaż też. Coś tu jeszcze. A właśnie, za pokonanie tego gościa, oprócz właśnie tego, dostanę też talizman młota. Talizman przedstawiający młot i rycerza wzmacnia obniżające energię ataki skierowane w blokujących przeciwników. Młoty są niezwykle skuteczne przeciwko wrogom używającym tarczy, do tego stopnia, że nazywa się je pogromcami rycerzy. Okej, okay, no na razie te dwa mi wystarczają. Tutaj gałązka i gałązkę już wam pokazywałem. Tutaj też wszystko. No i dobra, to na tyle. No to zagadajmy sobie z tą czytającą z palców staruchą. Dobry. Wieczór. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Oh, please.
you. Head to the foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. You. Dobra, już się powtarza. Chciałem mieć pewność właśnie. Dobra, czyli dała nam takiego tipa, gdzie mamy iść dalej. No ale to było raczej dość logiczne. Okej, nocy widzę, już tak końcóweczka jest, więc jak się chyba teleportuję tutaj właśnie do tego mostu, to powinienem spokojnie ten mieć już dzień. Tutaj rycerz bez pana, tu... A tak, tutaj też był, ja też po prostu przeszedłem tutaj, porozglądałem się i tutaj znalazłem właśnie więzienie, w którym był właśnie ten cały Derwil, którego szukał, którego szukał Blight. No i go pokonałem. I uwierzcie mi, nawet nie jestem zawiedziony, że zrobiłem to poza nagraniem, bo walka była stosunkowo łatwa. Nie powiem, zginąłem raz czy dwa, ale to akurat głównie przez moją po prostu nieuwagę. No tak ogólnie to był w miarę prosty. I wydropił mi jakąś broń. O, dokładnie tą. Kieł wasalnego rycerza. Zakrzywiony wielki miecz o lekkofalistym ostrzu, używany przez wasalnych rycerzy. Straszliwe ostrze zdolne zadawać brutalne ataki z powietrza. Unikalna umiejętność, finezja wasalnego rycerza. Tnikłem w górę, wykorzystując impet uderzenia, by wykonać przewrót w tył i oddalić się od wrogów. Następnie wrócić silny atak, by wykonać atak wasalnego rycerza z wykrokiem. Okej, brzmi ciekawie. Tutaj pałkę gdzieś też zdobyłem, ale to już widzieliśmy. Opisy, łuk był i tak dalej, tu już jest wszystko znajome. Długi... O, długi miecz mi też gdzieś wypadł. Nie, tak? Nie, wróć, nie. Długi miecz sobie kupiłem. Żeby mieć zamiennik za prosty miecz zaprzysiężonego, no ale... No, zaprzysiężonego jest lepszy. Tak więc, jak już mam wybierać, to zamiast długiego wezmę właśnie prosty miecz zaprzysiężonego, no bo ma większe ma obrażenia. No bynajmniej od tego, bo od katany póki co ma mniejsze. I raczej przez dłuższy czas tak zostanie. Dobrze. Jarzębina. I tutaj jakaś babeczka. Sporo trupów dookoła ciebie, koleżanko. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Okay. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Thank you, dearly. Then please, take this. List Irina. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Please, if you wouldn't mind, he can be stubborn. Dobra, to się powtarza, ale to jest ciekawe. W sensie, niby zabili wszystkich, którzy jej towarzyszyli, ale uwaga, mamy tutaj dwa trupy. Tutaj mamy kolejne dwa trupy i ją, która sobie siedzi jak gdyby nigdy nic. Czyli jak rozumiem, ona sobie po prostu przysiadła, ci słudzy zabili tych czterech i po
prostu sobie cofnęli, tak? Totalnie mieli gdzieś, że zostawiają tutaj babkę, która... Babkę, która jest córką ich szefa, zakładam. Tak, o, po prostu to zbyli, tak? Coś ciężko mi w to uwierzyć. Oh my god, zaś ten kurde olbrzym. Okej, mogę tu przywołać jakieś prochy. Okej, w sumie... Nie widzę nikogo, kto byłby świętością. Tu użymy właśnie prochów, ale nie meduzy, tylko właśnie prochów szkieletników. Mordy, pomocy. Bym waszej chciał. Ja też wiadomo, jak mogę zrobić jakiegoś fajnego backstaba? To czemu by nie? Dobra, good to know, że tutaj nie jest jak w Sekiro. Duchy są po mojej stronie, ale nie zadają mi obrażeń. A to akurat bardzo dobrze. Okej. W sumie one by się mogły zająć tym większym gościem. Bo to on tu jest największym problemem tak naprawdę. I to nie tylko w rozmiarze. Tylko po prostu. Białego mięsa, okej. Dobra, to jeden padnie, no ale za chwilę wróci do życia. Także ryj, cyk, cyk, składaj się. No i dobra, zostałeś ty. O! Okej, serio? To wystarczyło na poise breaka? Okej, no to poszło szybko. Kurde, nawet i flaszek nie odnowił, co za gość. Dobra, ale w razie W sobie zostawię. Taki właśnie ubytek, powiedzmy, flaszkowy. No, Jesus. Znowu, dlatego wolę przez ze strugą tu chodzić, nie? Bo on jest w stanie to od razu niszczyć, ja się nie muszę tak właśnie... Tak skakać jak pajac, żeby mi tylko zaliczyło. Czym ty jesteś? Definitywnie nie człowiekiem. Żelazny tasek mogę dostałem. Fajnie. Z tego też coś? Tak, z tego coś jest też. Kolejny żelazny tasek. O, intrygujące. Zakrzyk, który potrafi mnie odwalić do tyłu. Znaczy wróć, ich odwalił, bo pewnie nie mają wystarczająco poiza. Ja poiza mam spo... Ej, no nie wiem. Nie wierzę. Jestem w lokacji, w której leje i akurat zaczął mi lać za oknem. No co za kurde. To się nazywa ironia losu. Okej, dobra, już wychodzę poza teren, gdzie mogę właśnie używać tych duchów, więc niestety, ale są oni wysłani. Dawaj, 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 dawaj mi te prochy, czy coś tam będziesz miał. Popiół wojny, potężny strzał, dobra, nie muszę tego czytać, no bo doskonale wiem, co to będzie robiło. Okej, czyli kurde, niestety, okej, tego robić nie chciałem. Czyli niestety tylko na ten mały obszar mogą sobie zawezwać tych ziomeczków. Trochę szkoda. No ale też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak już wezwałem, to wezwałem, flacha mi się uzupełniła, więc... Zanadto stratny na tym nie jestem. O, tutaj żelasty liść, to akurat bardzo rzadki materiał. Okej, fragment ruin, czaszeczka, kolejny fragment ruin i...
Marność. No, trochę marny lód, faktycznie. Dobra. Ja Żębina i let's go. A, właśnie, propos. Tutaj coś mamy. Tylko czy to jest mapa? Czy to jest właśnie ten... Za... O nie. Kurde, jeszcze jest noc. Ja cię sunę. O, okej, dobra. Jest miejsce łaski. Jest miejsce łaski. Zanim z nim zawalczę... Jak mogę, to z chęcią zawalczę. Chociaż spróbuję, bo z tego co pamiętam, to ostatnia walka z nocną kawalerią, no trochę mi nie wyszła delikatnie. Okej, to było dziwne, myślałem, że zacznie uciekać. Nie, to nie, no. Łatwiej zgarnięty lód. O, tutaj coś jest, jeszcze widzę. Pod krzyżykiem. Zajdź z konia, bo kurde, jak już mam z psami walczyć, to wolę to już na ziemię. Czeczka. O, ładnie. Akurat policzyło jako grupę. Nie wiem do końca czemu, no ale policzyło. Tęczowy kamień. Dobra, czy to był taki mega warf? No średnio. Dobra, trudno. Kolejny taki. Kolejne miejsce łaski! Kurde mać. Dobra, no wiem, że jest. A jak mówiłem, chcę chociaż spróbować pokonać bossa. Bo niestety walka z poprzednią kawalerią za dobrze nie poszła. Ale... Chociaż... Nie, dobra, nie, też nie mogę tutaj przyzwać nikogo. I taka lokacja. Widzi mnie? Okay, może zdaję sobie sprawę z obecności, ale nie chciał atakować. O, kolejny wyskok. Wyskakujemy. Gadu, gadu. Merchant tu chyba jest. Proszę, proszę. Kurde, to faktycznie jest nocna kawaleria? Na pewno koń wygląda podobnie, ale kurde. Nie wiem właśnie, czy to jest ten boss. To jakbyś taki większy powinien chyba być. Dobra, pogadajmy sobie. Okej, to pogadane. Co masz? Kukri, fajnie. Miecz półtoraręczny, lekka kusza. Strzała, wielka strzała, bełty. Bełty do balisty, dalej nie mam balisty. Tutaj medalion z bursztynem szkarłatnym. Zwiększa maksymalną liczbę życia. Okej, to by się przydało. Grupy pół ludzi. Zapiski dla po prostu sobie wezmę. To jest skórzany set. No tak, skórzano-żelazny, ale... Jest. Klucz ostrza. Kurde, wypadałoby wziąć, myślę. Kamień kowalski już tak sobie. Dobra, na pewno chcę klucz, na pewno chcę garnek. To się może przydać. Kupmy te trzy kamienie kowalskie na pierwszym levelu. Za resztę jedno kukri. No i dobra. Wydane. Ten się nigdzie nie rusza. Tutaj odpalamy sobie miejsce łaski. A wróć, przecież już odpaliłem przecież. Dobra, spróbujmy na koniu. Spróbujmy na koniu. Dobra, w razie czego mam magię. Nie, jednak jest! Nocna kawaleria, normalnie. No to tamten boss jakiś taki większy po prostu chyba był. Okej, koń dostał krwawienie z tego co widzę. Tak mega życie zeszło. Jezus. Spokojnie. Flaszkę poproszę. Dobra, teraz to się... Teraz to się dopiero załatwiłem. Nieźle. Okej. Okej. Co ciekawe, on też nakłada krwawienie. Dobra, mamy dzień, czyli już go tu nie będzie. Ale nie, no dobra. Nie ma tak łatwo.
Jakoś tak dobrze szło, to szkoda tego nie zrobić jeszcze. Nie zategować typa, więc. Zobaczmy. A, no tak, tylko oczywiście jest. O, a nie! Dobra, nie, nieważne. Musimy mówić, że chyba jest za wcześnie, ale nie, normalnie. Zaczyna się noc, to też przybywa kawaleria na miejsce. Widzę, że mi silny cios nie wszedł. Dobra, ale nie machaj tak bez sensu tym. Kurde, czy... Ajajaj, mogłem kurde tego. Mogłem sobie amulet dać na więcej HP teraz na tę walkę. Co jest? Tu jesteś. Wyjebał mi! Dwa razy! No, ładnie! Dobra, dobra. Dobra, pozbawić go konia i na ziemi powinno być łatwiej. Już tak trochę poskubany. Nie wiem, czy mu krwawienie weszło, ale chyba... Trochę mi wyjebał. Chyba tak. Kurde, close. Jest, nie ma konia. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo to jest jako Poisberg liczone. Pięknie. Teraz szybko, w dwie ręce. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Machaj, samachaj. A ja czekam. Chodź, 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 chodź. I jest! Mamy go! Okej. Okay. Dobra. Za drugim razem, ale pokonany. Barykada starczy i korbacz nocnego rycerza... Boże, rycerza. Nocnego jeźdźca, nie rycerza. Zobaczmy. Jeszcze te żelazne tasaki jeszcze musimy zobaczyć. Zobaczmy, zobaczmy. Okej, okay, no nie z gorsze obrażenia. Niewiele mniej jeszcze od mojej Uchigatany. Ale no właśnie nie ma pasywki. Dość duży żelazny tasak, często używany przez nękane aberracje. Ta broń przepełniona urazą służy do zadawania dzikich, zamaszystych ciosów, często po gwałtownym skróceniu dystansu do wroga. Umiejętność szał, to już znamy z popiołu wojny. Korbacz nocnego jeźdźca. Korbacz z dwoma dodatkowymi bijakami. Broń nocnej kawalerii dosiadającej żałobnych ogierów. Skutecznie wywołuje krwawienie, ale posługiwanie się nim wymaga dużej zręczności. I wirujący łańcuch. Okej, dobra, to już znamy. 50 krwawienia, a ja mam 45. Więc jest chyba lepsze. No, bynajmniej jeśli chodzi o gromadzenie krwawienia, bo jak widać, obrażenia, no raczej słabsze. Dobra. Mi dał dusz? No, na level mi chyba nie styknie. Ale od czego mam runy, prawda? Dobra, zużyjmy jedną taką. 5000 to chyba za mało. No, jeszcze potrzebuję tyciaczka, więc... Tutaj... Za te było ile? 400. Dobra, to zużyjmy... W takim razie 5 takich. Użyj... 5. Cyk. Także siadamy, wszystko regenerujemy i wydajemy jeden punkcik w siłę, bo właśnie chcę tego spróbować. Chcę tego miecza spróbować, tego właśnie wasala. Czyli czego mi jeszcze brakuje, żeby móc to nosić? Brakuje mi jednego jeszcze punktu w siłę, no i ewentualnie jeszcze jednego punktu w wytrzymałość, żeby właśnie nie mieć fatroli. No, ale dobra, na to w sumie mogę zdjąć tego. Do tego mogę zdjąć ewentualnie zbroję. Ale wolałbym nie. Więc dobra, sortuj skrzynię. Szybkie porządki z broniami muszę zrobić. Okej. To niech leci tutaj. To zostaje. To też. Dobra, jak ja sprzedaję, to potem to ogarnę. Tutaj to wszystko.
Reduvia, czy jak chcę to teraz mieć? Nie, my się mogę zostawić. Dobra, z kuszy korzystam. Z kostura na razie nie korzystam, więc mogę schować. Łuk, kusza niech zostaną. Tutaj strzały triny bym schował. Ogniste niech zostaną. Znaczy, dobra, nie, bo ja używam właśnie na razie ognistych strzał, ale tych z kości, więc na razie niech też właśnie te z kości się zużywają. Strzały zwykłe to bez znaczenia. Bełt czarnego klucza na razie też nie zamierzam tego wykorzystywać, więc niech leci do skrzyni. Bełt zaprzysiężonego to może zostać. Tutaj kolejna taka tarcza na sprzedaż. A nie, dobra, to jest na sprzedaż jednak. Dobra, to zobaczmy. To jest nowe. To nie. To już dwa duble i piechura. Też mamy jednego. Dobra. Czyli wszystkie, co mam, są teraz na sprzedaż. Ok, zanim pójdziemy tam dalej, gdzie był rycerz. Co jest na górze? O, widzę, że jakaś wieża. O, ziółko. Spoko. Ok, tutaj. Na upartego jakoś bym to wszedł. Oj, widzę, że nie tylko ja tak pomyślałem. Tylko jest taki problem, że niestety tym koniem się ciężko steruje. Znaczy, ciężko. Mało precyzyjne są te skoki. To jest najmniejsza zmiana, kurde, ruchu od razu nie posyła nie tam, gdzie bym chciał. W sumie, czy tam w ogóle jest coś wartego uwagi? To jest też osobne pytanie. No, coś tam może być. No, come on, już nie mogę się zatrzymać. Blisko, blisko. Jak już to miałem, to oczywiście musiałem sobie to spieprzyć. Dobra, spróbuję bez double jumpa tutaj wejść. No, blisko, blisko, blisko. Kurde! Dobra. Kiedy za mną do tego wrócę. Zobaczmy, co się kurde kryje tutaj. Wieża Oridysa. Okej, okay. I? Nie tak dużo flaszkę. Okej, okay, no nie przejdę. Czemu? Lewo spróbuj tego. Ale lewo tu, czy lewo tam? O, coś mamy. Znajdź trzy mądre bestie. Okej. Okay. Przed tobą pies. Gdzie? O! Czekaj. O kurde! Żółwik. Albo raczej taki ala hologram? Kolejny. No dobra, łykę te flachy. I tak się ją później uzupełnię. No chyba, że zabiję jakąś taką pomniejszą grupkę once again. Tylko tym razem się nie dam zabić. Dobra, no to mam szukać żółwia, co? Pies. Przecież, a! O! A to skubaniutki, niewidzialny jest! Dobra. Pieczęć wieży otwarta. Spoko. Grzybek. Szkoda, że nie mogę w biegu wezwać strugi, nie? Tak jak na przykład robiłem to w Darksidersach. Tam to było piękne. Leci się nagle, pod wami się pojawia kuń. Piękna rzecz.
Ale mogę bynajmniej w biegu zeskoczyć z konia i go odesłać. To jest też dobra rzecz. Dobra, zobaczmy, co się kryje właśnie w tym miejscu. Przed tobą kamienne astrolabium, dlatego prawdopodobnie cenny przedmiot. A, że tam! Okej, dobra. No fajna tarcza. Ciekawe, co to było. Ciekawe, co tym razem tam znajdę. Tu mamy skrzynkę. Nie pułapkę. Kamień pamięci! Nice! Tak turbo za free! Dobra. Lubię to. Dobra, jak stąd zeskoczę, dostanę jakiś damage. Dobra, durne pytanie. Rzeczywiście, że dostanę. Wręcz prawdopodobnie nawet nie przeżyję tego zaskoku, więc może zejdę jak człowiek. Po drabinie. Także cyk. I juhu! No też dużo tutaj nie ma. Dobra, i gdzie było to? W tamtą stronę. Okej. Okay. To wzywamy kunia. Wow! Are you fucking serious? Nie no, sorry, za taką grupę powinny być dwie flaszki. Nie tylko jedna. Dobra. Dożyć to. O, minęło pół godziny. Kiedy? No fucking idea. Odłamki światła gwiazd. Kolejne. Nie powiem, że to kolekcji, ale po prostu kolejne. Okej, tutaj jak zaskoczę, to zginę. Okej, dobra. To była reakcja z wyjątkowo dużym lagiem. Umysłowym z mojej strony. Okej, okay. Wieża Oridisa oznaczona, no ale już zabrałem coś, co chyba miałem, więc jest okej. Okay. Mury obronne zamku Morn. Czyli tu rozumiem jest zamek. A co się kryje tutaj dalej, to jest jeden, a dwa, gdzie jest mapa, którą mogę zdobyć, jeśli chodzi o to miejsce. Bo to by mi się na pewno teraz przydało. Dobra, ja muszę tutaj wejść. Dobra, spróbujmy wykorzystać może to. Juhu! Yeah! A, dobrze. Czemu tego nie zrobiłem od razu? Dobre pytanie. Wielka skorupa żółwia. Okej, okay. Chyba to tarcza, którą tam widziałem. I rozgrzewający kamień sztuk 2. Okej. Okay. Zacznijmy przy miejscu łaski. Ty, czekaj, co to? Tam była coś, po czym była kropka? Dobra, to przywidziało mi się. Więc ja żywinę w takim razie. I zobaczmy teraz tak. Najpierw ten kamień. Tutaj. Zużywa punkty skupienia, by stale leczyć pobliskich sojuszników. Kamień pobłogosławiony inkantacją dwóch palców, przedmiot do stworzenia, zużywa skupienie, by generować ciepło, które nieprzerwanie przywraca zdrowie tych, którzy znajdują się w pobliżu. Mówi się, że złote drzewo było niegdyś tak ciepło jak łagodne słońce i stopniowo leczyło skąpanych w jego promieniach. Spoko rzecz. Na ściano to już wam pokazywałem wcześniej. Ze splotu siły. A, tak, dobra, pamiętam. Bo też właśnie, też sobie pobiegałem trochę poza nagraniem i nie tylko właśnie obok tej areny byłem, ale też zahaczyłem leciutko, okej, okay, lit, ale tylko latałem po prostu kolejno do miejsc łaski, niczego nie zwiedzałem, bo po prostu nie jestem w stanie tam wytrwać póki co zbyt długo.
Okej, wielka skorupa żółwia. Tarcza wykonana ze skorupy wielkiego żółwia. Jej naturalna krzywizna pomaga w odbijaniu wrogich ataków. Żółw symbolizuje nieustawanie w wysiłku. Tarcza zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Okej. I barykada z tarczy. Umiejętność rozstawiona przez Sir Nate Harta. Skup energię w tarczy, tymczasowo ją wzmacniając, by odeprzeć potężniejsze ciosy. No ale niestety nie ma tego, na co liczyłem, czyli właśnie 100% redukcji. A barykadę starczy mogę sobie kupić, zdaje się, u tego mistrza wojennego, czy jak on tam się nazywał, z tej szopy. Więc póki co podziękuję, ale warto było, myślę, zdobyć chociażby do kolekcji. O, tu jest chyba mapa, tak o wilku mowa. Ładnie. Wow! O, który taki cwany? Ten! Jakiś olbrzym ten, kurde, jest. Kolejne takie pomniejsze drzewko. Czy byłoby tutaj nasiono? Jest! Pięknie! Czyli upgrade flaszek. Co za tym idzie? Okej. Naciąga, strzela! No i dobra. No, to już jestem bezpieczny tak naprawdę. W miarę. Dobra. No i poduszka. Okej, no ona krwawienie jest wyjątkowo mało odporne. No i plus 1000. Spoko. Wielka strzała, razy 5. O, kolejny jakiś taki memorial. Czy tam takie miejsce pamięci. Czy jest to miejsce łaski? No oczywiście, że jest. Pięknie. No, trupów sporo, jak widać. Ale na razie odkrywamy łaskę. Tutaj za mało, znaczy za mało. Miejsca jest dużo, ale po prostu nie mogę wezwać konia. Jakby to powiedział śmierć, nie jest miejsce dla konia. Bardziej na aktora. This is not place for a horse. A, tak plus minus. Wiadomo, nie jestem jakimś mega dobrym aktorem głosowym. Wybierasz się gdzieś? Jedynie pod moje ostrze, koleżanko. Nigdzie indziej. Serio musiała? Tak jak sądziłem. I tylko. W ogóle to jest ciekawe, bo kurde, animacja tak mi dwie flaszki uzupełniało. Uzupełniam tylko jedno. Co my tu mamy? Oblężenie zamku Morn. Samotny bohater walczył, by się zemścić, tylko po to, by zginąć z ręki Lorda Godfreya. Okej. Okay. No, Godfrey to jest gigaczat w ogóle tych ziem, z tego co wiadomo. Także no, jeśli walczył właśnie z Godfreyem, no to długo to chyba ta walka nie trwała, mam wrażenie. Okej, nie wiem, czy te runy były z tego żółwia, czy z czegoś innego, ale niech będzie. O, grzyb. Zajebiście. Nie tak zmarnować miejsce wiadomości. Kurde, szkoda, że nie mogę jarzębiny sobie podjeść. Chociaż w sumie, czy jarzębina jest jadalna? Chyba nie bardzo. Dobra. Czy ja bym chciał jeszcze trochę przeeksplorować ten zamek? Nie jestem pewny. Na pewno chcę mieć więcej ładunków butelek. Czyli mam 6 na życie i 1 na skupienie. No, w sumie na upartego to mam 7 na życie, bo mam jeszcze niesamowity eliksir, nie? Ale to wiadomo, to tylko dopóki mam daną łezkę wsadzoną. Tylko i wyłącznie wtedy to tak działa. A, tu jeszcze to zebrałem, jak właśnie, jak tego gościa pokonałem.
Mały czerwony wizerunek. No ale to jest to samo co mały złoty wizerunek, tylko do walki versus. Plus kupiłem sobie te dwa niebieskie pierścienie szyfru. Te dwa pierścienie szyfru. W hubie naszym, czyli właśnie w okrągłym stole łaski. Dobra, wyjeżdżamy na górę. 40 minut. O, mogę wam coś tam mogę wyciągnąć. Chociaż w sumie. Nieba, o, ja cię sunę. No, ci to nie skończyli za dobrze. Zamek Morn. Ja pierdzielę, co tu się odjebało? Kurwa syn. Gra w bestii, dobra. Jak się dem zaskoczyć teraz temu durnemu kurde psowi. Jakbym teraz na złość chciał używać magii, to oczywiście mam nie taką, jaką bym chciał. Jak był pierwszy? Dobre pytanie, dobra. Ci się nie zorientowali. Motylki zawsze warto pozbierać, myślę. Co? Na ziemię, cwaniaku! O! 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 Ciekawe! Fajnie, że mnie kurwa one-shotują. Na tym doskoku. Nie, dla mnie to jest wow. Nie spodziewałem się, kurde, że może być coś tak chujowo zrobione. Dobra, kuszy. No, kuszę, bo bełtów mam akurat więcej niż strzał. Bo to jest ciekawe, bo strzał będę używał częściej, ale bełty się, kurde, tworzy tani. Bo na strzałę potrzebuję 3 kości, na bełty tylko 2. Albo oczywiście merchant, no ale to już. Zależy od sytuacji. Dobra, bo ta kusza się fajnie sprawdza na nich. Niestety, to nie są początkowe pieski, więc z nimi jest troszeczkę jednak trudniej. Tylko ten drugi pies, kurde, przyszedł. Tu się schował skubany. Fajny poise break. Cienkie kostki bestki, nie? Wróć, cienkie kości bestii zgarniam z tych psów, nie? One wyglądają jakby w ogóle już sobie kości nie miały. Wróć, jakby nie jadły od paru miesięcy. To lepiej, bo obrazuje ich stan. Dobra, tak pojedynczo. Raz, trzy, dwa, postrzelić. Całkowicie rozstrzelać? Czemu nie? Flaszka. O, flaszka bardzo dużo leczy. Nie, wróć, nie czekaj, przecież ona leczy tyle co zawsze. Ja zwiększyłem jej, kurde, ilość ładunków, a nie ilość leczenia. Tak, sam jeszcze niezależnie, czy bije jednoręcznie, czy jedną ręką, czy dwoma rękoma, to bije tyle samo. Szybki spam. Ładnie. Kontra po bloku rozprasza. Poizblikuje. Chociaż pytanie, czy to akurat tak siadło, czy to był przypadek. No, ten mi się trochę nie podoba.
Jakiś taki duży jest, jak widać zresztą. Dobra, do tyłu, do tyłu. Nice. Okej, maksa przyszedł, prawie przypadkiem. Ej, no podniosłem przecież. Okej, nie siadło mi teraz, kurde, ale... Nie zginąłem. To akurat najważniejsze. Teraz to się prawie sam załatwiłem, ja dobrze, że wyczułem moment. I znowu, tylko z rozrywki. Zaś bym się załatwił po prostu w tak debilny sposób. I to wszystko są ciała? Ilu ludzi zostało tutaj zabitych? Dwie flachy już zużyłem. Regenu dalej nie dostałem. A już powinien dostać co najmniej jeden. Taki durny nie jestem, muszę sami stanąć, żeby mi zaliczył zebranie przedmiotu. Smarogniowe, spoko. Dobra, tutaj ewentualnie chyba dalsze przejście. Tam kolejny na murach latający. Super. Dobra, weźmy sobie wyposażenie może tak, ładowane. Dobra, ja nie robię teraz ładowanych, więc weźmy sobie może właśnie zwiększenie leczenia. O ile mi to zwiększa? Mam 550. Z 519, no jakieś mega to kurde nie jest. No ale... Czasami takie ledwo może pomóc. Ładnie. Zdjęty. Dawaj flaszki. No i nie dał. Ale coś zostawił. Kamień Sanktuarium, okej. Okay. Czyli to, co zwykle zostawia po sobie. I kamień kowalski. Aż 3 sztuki! Nice! Poziomu pierwszego. Tutaj też chyba dalsze przejście. To pytanie, które mnie gdzie prowadzi. Tutaj, które dalej fort, a które jest tylko lekką odnogą. No, tutaj w sumie wchodzimy na ten. Wchodzimy wyżej. Dobra, ile? 48 minut zostało. Czy Boże, zostało. Mam surówki 48 minut. Zobaczymy, czy to skrócę, czy to zostawię taką. Na razie przejdźmy się tędy. Zobaczmy, co się tutaj kryje. A nóż, widelec? Może skrót, a może kolejne miejsce łaski. Przed tobą oręż, mówisz. Okej, okay, no jakoś mega schowane to nie jest. Co tutaj mamy? Claymore! Claymore to jest naprawdę dobra broń. Jeśli chodzi o ciężkie uderzenia. Okej, tutaj schodzę niżej. Dobra, ogólnie jest bezpiecznie z tego co widzę. Czy się w ogóle opłaca bić? Chyba nie. Dobra, jak iść, żeby nie zginąć? Centralnie do bossa. Okej. Okay. Przyjaciel, spróbuj tego, gniew i przewrót. No dzięki, serio? No nie wpadłem na to, żeby unikać ataków bossa. Lwi wynaturzeniec. Okej. O! Okej. Okej, dobra, to walka pójdzie szybko. Nie mam jakiejś drugiej fazy, w co wątpię. Okej, nie mam tutaj nie mam leczenia już. To raczej szybko go zgładzę. No i weszło krwawienie akurat. Elo. Za pierwszym razem. Pokonano lwiego wynaturzeńca. Wielki miecz postrzywanego.
Cyk, miejsce łaski. Okej. Okay. Czy coś się tu kryje? To jest dobre pytanie. Tak, poza bossem oczywiście. Jak tak patrzę, to chyba nie bardzo. Dobra, ale mamy bossa. Zabitego za pierwszym podejściem. Pierwszy boss, którego zabiłem za pierwszym razem. Wielki miecz poszywanego. 40 punktów siły wymagane. Legendarny miecz z zamku Morn. Broń mściciela wypełniona oceanem żalu i gniewu. Ostatni czempion dawno nieistniejącego kraju zabrał kiedyś wszystkie miecze wojowników z klanu, by prowadzić dalszą walkę. O kurde, ej, faktycznie to jest miecz zrobiony z tych mieczy. Nieźle. I bicz. Skórzany bicz stworzony nie z myślą o walce, ale o zadawaniu bólu. Jego zwinnych ataków nie można zablokować, ale nie zadaje trafień krytycznych. No, wyglądałoby to trochę dziwnie. I kopnięcie to jest umiejętność. A, jeszcze ta pochodnia. Ze starym drutem. Pochodnia owinięta metalowym drutem. Ogień oświetla ciemne miejsca, ale może służyć do atakowania wrogów. Jest cięższa od zwykłej, ale żagiel zwiększa zadawane obrażenia od ognia. I ognisty podmuch umiejętność. Tutaj po prostu machnięcie. O ile jest cięższa? 2 razy cięższa. Tylko właśnie, taka różnica, że tutaj mam już przypisaną umiejętność, która jest, no taka powiedzmy unikatowa. Tutaj mogę ewentualnie jakiś popiół wojny jeszcze sobie nałożyć. Czyli na przykład odbicie. Kurde, walnąć pochodnią odbicie. No to musi być, kurde, jakaś masakra. Dobra, odpocznijmy. Zasłużyłem sobie na odpoczynek. 6000. Dobra, na razie w wytrzymałość. Nie, na razie w siłę, żeby mieć więcej damage'a i już móc nosić, zdaje się, ten miecz, który mnie tak interesował. Tak jest, kieł wasalnego rycerza. No, o aż 6 punktów więcej, jeśli chodzi o wagę. Dobra, czy ja mam na tyle run, żeby sobie podnieść level jeszcze raz? 11 razy tyle. 2200 plus 800. No nie, nie stać mnie niestety. Ale kto wie, może bym posprzedawał to i owo, to by było mnie stać. Dobra, i kurde, patrzcie, zwiedziłem cały zamek. Jakieś plus minus 30 minut. A nie znalazłem tutaj w ogóle gościa, którego miałem tu w sumie znaleźć. To jest aż śmieszne. Dobra, do stołu łaski poproszę. Tutaj jak wiadomo, dopóki nie sprogresuję dalej fabuły, no to niewiele się tutaj zmieni. No ale on chociaż merchanta, u którego mogę posprzedawać parę rzeczy. Trzy tysiące. A nie! Został mi jeszcze... Chyba z czegoś. W sumie teraz nie wiem, z czym mam... Bo nie patrzę teraz, kurde, czy miałem te 3000, czy nie. A nie, Boże. To nie u niej, to u Kayla muszę. U Kayla, bo tych wędrownych tam mogę sprzedawać. Ale teraz, jak już tu jestem, to się przejdę do tego. Przejdę się do... Do Kowala. Zresztą obok Kayla też mogę ulepszać, no ale już dobra. Ciągle. Wzmocni oręż, wzmocni właśnie to. Uuu, za ponury kamień kowalski! Okej, pasywka się nie zwiększa niestety. Ale skalowanie i damage. No skalowanie tam wiadomo, tak leciutko tylko, ale jest. Drugi level też, idziemy. Trzeciego nie mam. No, ale kurde, damage już ma niezły. Do tego potrzebuję też ponurego kamienia kowalskiego. Tutaj zwykłego kamienia kowalskiego, no ale raczej nie będę korzystał z bicza. W dwójce to robiłem DS-ów, ale to tak dla beki bardziej. A jemu też mogę sprzedawać. Dobra, tak już w sumie jestem, no to posprzedajmy. Dobra, no to ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring, w którym może...
znajdziemy sobie właśnie dowódcę tego całego fortu. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!